MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Witam cię, Adam. Powiedz na początku, no jesteś już po swoim pojedynku. Czujesz się smutny, czujesz się zrozpaczony? Czy jest ci to, no na pewno nie obojętne, ale czy nie czujesz jakiejś takiej wielkiej urazy do tego, co się stało? Szia, Adam, hát most már túl vagy a mérkőzésen. Én nem tudom, hogy érzed magad. Rosszul érzed magad, vagy jó? Mert gondolom nem vagy közömbös, de azt hiszem nem vagy megsértődve attól, ami történt. Nem vagyok megsértődve, nagyon jól érzem magam. Kevés volt a 4 nap tréning, azt hiszem. De hogyha nem tudott volna földre vinni, akkor én kiütöttem volna. Ezt ő is bevallottam. Nie, w ogóle nie mam urazu do nikogo, w ogóle się nie czuję z tym źle. Po prostu miałem tylko 4 dni treningu, to jest to wiele za mało. I powiem ci tak, gdyby nie to, że on mnie po prostu rzucił na ziemię, prawda, zeszliśmy do parteru, to bym go wykończył. No bo... Életemben ez az első bunyom lényegében, mint ami sportban is, és való életben is. Soha az életemben nem kötöttem belém, nem kötöttek belém, és nem is verekedtem még egyébként. Nie uwierzysz mi, to była moja pierwsza, moja walka, nie tylko zawodowo czy służbowo, ale w ogóle w życiu prywatnym. Nigdy żaden człowiek mnie w życiu nie zaczepił, z nikim się nie biłem. Po prostu dzisiaj pierwszy raz. Ale to jest bardzo dziwne, że pierwsza twoja walka, skoro ty jesteś ochroniarzem, no i to, że pierwsza twoja walka? Dziwne bardzo. Hogy lehet az, hogy te őrző védővel is, sose voltál harcba? Nem tudom, soha az életemben nem mertek belém kötni. Ahol ott voltam, ott mindig rend volt. Nie wiem, jak to się stało. Może o to chodzi, że ludzie się bali mnie zaczepić po prostu. Ale zawsze jak gdzieś ja tam byłem na imprezie, to po prostu zawsze był porządek. Voltak civakodások, de viszont nem verekedés, hanem szétdobáltuk őket, és akkor ennyi. Nem volt semmi ilyen akció. Oczywiście, że były jakieś różne tam szarpaniny, prawda, z ludźmi szumowiną. Po prostu porozrzucaliśmy ich, ale to nie trudno nazwać bijatyką. Słuchaj, Adam, ja powiem ci szczerze, nie będę obijał bawełnę. Jako zobaczyłem pierwszy raz twoje tarcze, to myślałem sobie, że źle to wygląda. Ale nie spodziewałem się, że wejdziesz tak dobrze w ten pojedynek, no bo w stójce naprawdę wyglądałeś dobrze i guzik widać, że uciekał od ciebie i szukał tego parteru. A megmondom neked őszintén, amikor megláttam a felvételeket a korábbi a tárcsával, akkor az nagyon rosszul nézett ki. De viszont ma, amikor megláttal, amikor beindultál, akkor tényleg barom jó voltál az elején. Egyenesen vesztésre állt a guzik, amíg le nem döntött. Igen, sajnos nagyon csúszott a lábam, izzadt, és ugye neki nagy a súlya. Meg ugye már ő volt egy mérkőzésen, ő tudta lényegében, hogy mit kell csinálni. Nekem 4 nap tréningem volt, nem tudtam teljesen felkészülni, de jó lesz az. Masz rację, rzeczywiście. Po pierwsze, miałem problem, pociły mi się stopy. Ślizgałem się jak diabli, to jest jedno. Po drugie, tłumaczyłem ci, miałem tylko 4 treningi i dopiero potem walka. On miał już doświadczenia, kiedyś już walczył, prawda? Ja dopiero się uczyłem dzisiaj. Słuchaj, no to co, 4 treningi, wypadałoby teraz wrócić na matę, potrenować ten parter, powalczyć troszeczkę więcej, porobić sparingów, no i wrócić do tego oktagonu, co? Akkor most mit szólsz hozzá, hogyha csak 4 nap tréninged volt, akkor most vissza kéne térni akkor az edzésre, kicsit megtanulni padlón is küzdeni, ugye ezt is megtanulni, és utána visszajönni. Megint 2 hónap múlva jövök vissza, aztán majd meglátjuk. Dokładnie tak jest, jak mówisz. Ja za 2 miesiące wracam i zobaczycie jeszcze mnie. Paru meczów irtam ala. Podpisałem 3 mecze. No to myślę, że chcieliby cię ludzie zobaczyć. Na pewno chcielibyśmy zobaczyć też bardziej przygotowanego Adama Security w następnym pojedynku. Először is szerintem az emberek még szeretnének téged meglátni, viszont szeretnének látni téged jobban felkészülten. Jó, oké, fogják. Słuchaj, ogólnie jak ci się podobała ta przygoda? No bo wszedłeś tutaj, no, na krótko przed galą. No i wiesz, to jest bardzo duże wydarzenie w Polsce. Ty tu wbiłeś, ludzie też widać, że bardzo dobrze cię przyjęli. Jak ci się podobała ta przygoda pod tytułem Fame MMA? De azért rákérdeznék, hogy ez egy nagy kaland szerintem most számodra, ugye? Ez a legnagyobb lengyel rendezvény, ami egyáltalán létezik, és úgy belekerültél a kellős közepébe. Hogy érzed magad ezzel? Egyébként nagyon jól érzem magam. Igen, ez egy nagy mélyvíz volt. Powiem ci tak, naprawdę rewelacyjnie się tutaj czuję, aczkolwiek przyznam ci się, że to dla mnie to była głęboka woda. Wyjście do oktagonu, jak ci się podobało? No bo ja zawsze zazdroszczę zawodnikom tego wyjścia. Chciałbym poczuć kiedyś te emocje. Jak ty przeżyłeś to wyjście? Én mindig nagyon ügyeltem azokat, akik bementek oda a háló mögé. És hogy érezted magam, amikor beléptél a háló mögé? Nagyon jól éreztem magam. Świetnie się z tym czułem. Słuchaj, to co, Adam? Nie udało się teraz, ale może się uda następnym razem. Trzeba trenować. No i co? Pewnie widzimy się w następnym roku na jakiejś kolejnej walce, tak? Hát akkor az azt jelenti, hogy ma nem sikerült, de most edzeni fogsz tovább, ugye, és találkozunk a következő meccseden. Így van, igen. Dziękuję ci bardzo. Ciao.